widziałeś lepsze rzeczy. I zobaczcie, jaki super fajny samochód. A potem wszyscy wyjechali i zostaliśmy na tej plaży. Dziś krótka opowiastka o oczekiwaniach. Słuchajcie, znalazłam tutaj na apce, bo czasem używamy aplikacji, czasem znajdujemy miejsca sami. Tak więc znalazłam na aplikacji takie miejsce i opis był ukryta zatoka. No to już sam opis, to po prostu już mówimy, o, to coś dla nas. I przeczytałam opis i tam było napisane, że nie jest tutaj łatwo dojechać, że potrzebny jest napęd 4x4, musi być autoterenowe. No to sobie myślimy, co zarąbiście, nie? No to takie miejsca lubimy, bo wtedy tutaj nikogo nie ma, albo ewentualnie jakiś jeden samochód. No i jest fajnie. No i żeśmy jechali, faktycznie jeszcze w opisie było, że taki długi zjazd jest drogą szutrową i faktycznie jest no dobrych parę kilometrów drogą szutrową, w sumie z godzinę się jedzie, jeszcze żeśmy pobłądzili tam po tych drogach, musiałam tam, wiecie, po mapie po prostu śledzić, żebyśmy po prostu we właściwą ścieżkę jakby wjechali. No i żeśmy wreszcie dojechali, dojeżdżamy, a tutaj 5 czy 6 innych samochodów, jeden z przyczepą, to w ogóle dla mnie to już wiadomo, że to nie jest jakiś zwykły van, zwykła osobówka, jakiś tam no jeden terenowy. No i słuchajcie, no to nie jest to, że my nie chcemy nigdy z nikim być i jest strasznie, jesteśmy tacy antyspołeczni, tylko chodzi o te oczekiwania, nie? Że nastawiliśmy się, że będziemy sami, a tu przyjeżdżamy i jest pełno ludzi. Bo zatoka jest mała, więc od razu jest jakby no pełno, nie? Wszyscy są bardzo mili, bardzo nas ciepło przywitali i zostaliśmy na noc, zresztą było już też szusz! Cio! Było też już... Cio! Tobi! No to jest dziewczynka, którą już znasz, no właśnie. No i akcja. No właśnie, to jest jeden z powodów, dla których lubimy być gdzieś z dala od ludzi, bo po prostu jest mniej stresu, nie? Tak to muszę cały czas pilnować i z psami to nigdy nic nie wiadomo. Są okej, a potem nagle po prostu zaatakują. Nie, najpierw się bawi, a potem się zaczynają gryźć. Więc trzeba cały czas mieć na oku, jak dzieci. Jak dzieci, z oka nie można spuścić. A więc jak nikogo nie ma, to nic je nie rozprasza, nic je nie drażni i nic się na pewno nie stanie. A jak mamy innych ludzi, inne psy dookoła, no to musimy być po prostu czujni i wtedy no to my nie odpoczywamy. No, tak więc wracając do tych oczekiwań, to właśnie w wielu miejscach już się nacięłam, że po prostu jak czytałam na przykład o atrakcjach, że jakieś zarąbiste miejsce, że przepięknie, że cudne, że trzeba zobaczyć, to potem się przyjeżdża nieraz i sobie myślisz, naprawdę? I że zapłacisz nieraz bilet, jakieś ciężkie pieniądze i sobie myślisz, widziałeś lepsze rzeczy za darmo, a tutaj zapłaciłeś, nie? I często właśnie nacięłam się już wiele razy i właśnie no potykam się o te swoje oczekiwania, że jak nie mam oczekiwań, jak jedziemy w jakieś miejsce, o którym nie wiem nic, to po prostu co znajdę, to będzie. I często właśnie jesteś wtedy tak zaskoczony i jest coś fajnie i doceniasz to, co jest fajne. A jak się nastawisz na coś, to po prostu no właśnie możesz być rozczarowany. Też tak macie? Thank you.
ale jak to mówią, nie ma tego złego. I zobaczcie, jaki super fajny samochód, wiecie, z taką właśnie kapsułą, jak kiedyś widziałam na YouTube, żeśmy oboje oglądali właśnie taką kapsułę, ale zakupioną w Niemczech za krocie. Natomiast okazuje się, że tutaj w Turcji, w Stambule, też jest producent takich kapsuł, które robią je za dosłownie ułamek tego, co można zapłacić tutaj u nas w Europie. Tak więc może warto się temu przyjrzeć. Pogadaliśmy tutaj trochę i chłopaki pozwolili mi pozaglądać do środka i Wam troszkę o tym poopowiadać. Tak więc pokażę już teraz sama, jak tutaj wszystko jest. Tutaj jest lodóweczka w tym miejscu, taka na 60 litrów. Lodówka jest razem z zamrażalnikiem. O! Proszę bardzo, z drzwiczkami, taka jak ja lubię. Tutaj są półeczki na wszystkie rzeczy do gotowania. Kuchenka na butlę gazową. Kran, zlew. To wszystko oczywiście się wysuwa, a potem chowa się tam do środka i w ten sposób jest samochód kompaktowy. I tutaj przejdziemy dalej. Tu jest właśnie 3-kilogramowa butla na gaz, a tam jest spanie. Zaglądamy. I uwaga, tutaj w środku, zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. Spokojnie 3 osoby tutaj śpią, a nawet oni mówią, że czasem śpią w 4 osoby. Tak więc miejsca jest faktycznie bardzo dużo, jak się tutaj wysunie tą, no, rozsunie się tą kapsułę i uniesie do góry. Jest fajnie wysoko. I jeszcze troszeczkę miejsca jest na jakieś schowki, gdzie można pochować rzeczy. No od razu powiem, że oczywiście nie ma tego dużo, no bo jakby z tej strony odam, to co jest zabudowane, to jest lodówka tam. No i tutaj jest po prostu no troszkę tego miejsca, prawda? Więc na pewno trzeba to wziąć pod uwagę, super na krótkie wyjazdy, ale na przykład tak jak my podróżujemy dłużej i potrzebujemy mieć więcej jakichś darów, rzeczy, wiecie, zapasów, ciuchów, sprzętu, no to już dla nas by to nie zdało egzaminu, ale pięknie wygląda, jest naprawdę bardzo fajnie, profesjonalnie zrobiony. No pięknie, no co mam Wam mówić, przyjemnie w środku, super. Jak kogoś stać i dla niego takie rozwiązanie jest dobre, to na pewno warto wziąć to pod uwagę. Yes, water. Tutaj w tym pokrowcu kryje się taka rozkładana kabina prysznicowa i tutaj jest, proszę bardzo, jest zewnętrzny prysznic. Zbiornik na wodę, z tego co się dowiedziałam, ma 100 litrów, więc całkiem fajnie. No super, bardzo fajnie. Potem wszyscy wyjechali i zostaliśmy na tej plaży sami, słuchajcie, bo okazało się, że wszyscy przyjechali tutaj tylko na weekend i cudnie było. I to nie chodzi o to, że my
nie lubimy ludzi. My lubimy spotykać ludzi, nawet bardzo. Ale jakby wtedy dzika plaża już nie jest dzika, prawda? Dlatego właśnie uwielbiamy być sami. Właśnie to my z tymi psami też staramy się być po prostu troszeczkę. O, teraz ruszyły. Konie pobi. Afri! Tobi! Co to jest? Do domu! Tobi! No. No i akcja. No właśnie, to jest jeden z powodów, dla których lubimy być gdzieś z dala od ludzi, bo po prostu jest mniej stresu, nie? Tak to muszę cały czas pilnować i... Dobra.